Kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Iłży to jedna z 10 parafii dekanatu iłrzeckiego diecezji radomskiej. Pierwotny kościół drewniany istniał do 1336 roku, a kolejny murowany notowany był w 1480. Został on odnowiony i powiększony o zakrystię przez księdza Stanisława Zwojczyc, herbuszeliga, proboszcza Iłży i oficjała sandomierskiego. Kościół został znacznie zniszczony w połowie XVI wieku i po gruntownym odrestaurowaniu w roku 1670 ponownie konsekrowany. W ramach środków na zabytki w roku 2022 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 77 tysięcy złotych na konserwację polichromii ścian i sklepienia prezbiterium w kościele pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Iłży. To był oczywiście pierwszy etap prac konserwatorskich rozpoczętych w tym roku. Mam nadzieję, że kontynuacja tych prac będzie w kolejnych etapach ogłaszanego konkursu na zabytki. Thank you.